Cześć kochani, ta lekcja specjalnie jest dla użytkownika Retna G. Wiem, że tam już pisałeś, kiedyś pisałeś odnośnie tego zapytania, jak grać piórkiem na basie. Ja wiem, że to, że może powiedzieć, no tak samo jak na gitarze, no nie? No w zasadzie można było powiedzieć, że dokładnie tak jak na gitarze, bo niektórzy na przykład używają piórka szerokiego, takiego większego, takiego trójkątnego, takiego za dwa razy większego niż to. Ja używam piórka normalnego, w sensie gitarowego, zwykłego piórka firmy Dunlop Tortex. O, nie wiem, czy będzie widać. Tortex 1 mm. Używam 1 mm. Dokładnie 1 mm. Jak dla mnie to piórko jest najlepsze. Ale na basie używam też piórka. Tylko nie wiem tutaj, jaka byłaby grubość. Też taki, dokładnie taki sam kształt, ten sam kształt, tylko cieńszego. Na przykład 0,73 albo 0,8. 0,73 jest nawet lepsze. Zaraz powiem dlaczego. Żeby mieć dźwięk taki piórkowy, fajny, taki pik, o, bass pik, tak jest często w utworach pisane, że picking bass, picking, w sensie od że piórkowany, to po prostu zasada jest taka sama, musimy mieć punkt oparcia na gitarze. Jak gram palcami, to sobie punkt oparcia robimy gdzieś na przetworniku, na gryfie, na strunę używamy jako punkt oparcia. Natomiast grając piórkiem musimy mieć punkt oparcia gdzieś na gitarze poniżej strun, no nie? Żeby mieć punkt zaczepienia dokładny, bo nie gramy, nie robimy nigdy, tu trzymamy rękę i napieprzamy tak, bo nawet akordami nie gramy na basie, bo na gitarze można powiedzieć, dobra, gramy na o kurde. Gramy akordy tak, to możemy tak walić, trzymając rękę zaczepioną tylko tutaj na gitarze, no nie na korpusie. Na korpusie. A grając, żeby mieć precyzyjne dźwięki, to trzeba mieć ten punkt oparcia, czyli po prostu gdzieś tutaj trzymać. Tak samo jak na gitarze. Wiem, że teraz słabo widać, ja sobie poprawię gitarę. Nie będę tego wycinał w ogóle. Będzie taka po prostu, tak jak pokazuję. O! No i po prostu na przykład mamy na najcieńszej strunie. Od riffu, bo jeżeli mamy jakiś wolniejszy, to możemy uderzać tylko w dół. Jeżeli mamy jakieś szybsze, no to już musimy na przemienne kostkowanie. Tak samo jak na gitarze, po prostu. Ręka oparta poniżej. I na przemienne kostkowanie. Trzeba już na przemian uderzać, no nie? Teraz o co chodziło z tym drugim piórkiem? Jak gramy już w zespole, to bas brzmi, jakby to powiedzieć, żeby bas brzmiał bardziej tak powiedzmy wyraziście, powiedzmy, bardziej tak tak zaczepnie, no nie wiem jak to określić, to używam piórka cieńszego. No bo, patrz, retna, o właśnie, to do ciebie. No patrz, mam tym piórkiem 1 mm. Okej, dźwięk jest taki. Dobra, teraz tym cieńszym. Słychać wyraźniejszy jest taki, to przez to, że jest piórko cieńsze, ono powoduje, że ma jakby ten
to uderzenie w strunę, piórko się odwija, o, jakby... twarde piórko się mało ogina, miększe piórko się trochę odgina i powoduje takie plaśnięcie w strunę jeszcze. A teraz tym cieńszym. Teraz znowu cieńszym. Jest taka subtelna różnica w brzmieniu między jednym i drugim. Ja bym radził ci w zasadzie 1 mm jest wystarczający, aczkolwiek warto sobie sprawdzić różne po prostu piórka. No, na pewno bym nie próbował brać specjalnie grubaśnego takiego, bo niektórzy mówią, o, takie grube piórko to jest do basu. No nie za bardzo. Jak dla mnie absolutnie się nie spisuje takie grubaśne, takie 3 mm taki grubas, to absolutnie nie. Ale po prostu warto popróbować właśnie piórkami 0,5, czyli 0,5 mm. Czyli 0,5 mm, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, warto popróbować. 1 mm, 1,14 też jest spoko. 1,5 już jest dla mnie, jak dla mnie jest za grube. Możesz spróbować sobie 1,5 mm, ale według mnie taki właśnie 1 mm i 0,73, bo tak niektóre firmy robią właśnie 0,73. Nie wiem akurat dlaczego. Albo 0,7. Niektóre 0,7, niektóre 0,73. Po prostu popróbować. W każdym razie przede wszystkim chodzi o to, o ten punkt zaczepienia, czyli położenie palca serdecznego tutaj, gdzie mam obrączkę, po prostu on, jak tutaj przyłożymy, to on jakby pierwszy sięga korpusu, pierwszy sięga gitary. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz trzymać tylko ten jeden palec, bo chodzi o to, żeby mniej więcej to było luźno. Najgorzej jak mamy sztywno, teraz sztywniak taki, to w ogóle nie idzie. A tu chodzi o to, żeby po prostu był punkt zaczepienia. O, to jest gitara, leży sobie, tu leżą sobie palce. Żeby po prostu było na luźno, nie takie. No nie? Więc to sobie na spokojnie popróbuj. Jak ci wychodzi, to zarąbiście. Jak ci nie wychodzi, to napisz w komentarzu, że po prostu musisz jeszcze raz nagrać. Więc do zobaczyska, Retna, dzięki za oglądanie kanału, dzięki wszystkim, pozdrawiam serdecznie, gorąco, pa!